Szanowni Państwo, drodzy rodacy, myśląc o przyszłości, nie można odcinać tych korzeni, z których się wyrasta, bo one są kluczem do zrozumienia nas samych. W przededniu obchodzonego w tym roku po raz 20 Dnia Polonii i Polaków za granicą przywołuję słowa naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, które wyjątkowo trafnie oddają istotę tego, co nazywamy wspólnotą, narodem. Obchodzony 2 maja, Dzień Polonii i Polaków za granicą, jest świętem wielkiej polskiej wspólnoty. Ustanowiony został dowód uznania dla dorobku i wkładu Polonii i Polaków przebywających za granicą w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Uszanowania wysiłków na rzecz zachowania pamięci o Polsce, kultowowania jej tradycji oraz wsparcia udzielanego w potrzebie. W tym szczególnym dniu moje myśli biegną ku tym wszystkim, którzy z różnych powodów i w różnych okresach polskiej państwowości znaleźli się poza granicami naszej ojczyzny. Pełniąc misję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Federacji Rosyjskiej, mam wyjątkową możliwość każdego dnia przekonywać się, jak ważną rolę odgrywa dla wszystkich państwa przywiązanie do polskich tradycji, do języka polskiego i polskiej kultury. Jak bardzo o to państwo zabiegają, jak bardzo je pielęgnują, niezależnie od upływu lat i odległości, która was dzieli od ojczyzny. Dzięki wam na polskie symbole narodowe i polskie tradycje można trafić w najodleglejszych zakątkach tego rozległego kraju. W Jakucji, a nawet na Kamczatce. Jestem ogromnie wdzięczny za waszą szczególną dbałość i troskę o miejsca pamięci znajdujące się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Wspomnę tu zwłaszcza Katyń, Miednoje, Smoleńsk, Twer czy Ostaszków. Są to miejsca bliskie sercu każdego Polaka. Dziękuję za wierność korzeniom i za troskliwe pielęgnowanie polskości. Za tę patriotyczną wspólnotę, jaką wyraża także biało-czerwona flaga, której święto również obchodzimy 2 maja. Za mną widzą Państwo polską flagę państwową. I losy są szczególne. Powiewała ona nad ambasadą II Rzeczypospolitej w Moskwie do połowy września 1939 roku i powróciła na miejsce po ponad 60 latach dzięki poświęceniu tych, którzy ją pieczołowicie chronili i zachowali, nie bacząc na przeciwności losu. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Te słowa pochodzą z pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, która znana jest nam jako Konstytucja 3 maja. Była ona świadectwem obywatelskiej odpowiedzialności i mądrości, ale również odważnego podejmowania wyzwań. Polacy byli i są narodem pełnym żywotnej siły i wytrwałości. Pokazała to nasza historia i dowodzi tego nasza postawa wobec tragicznych wydarzeń, które rozgrywają się obecnie w Ukrainie. Cały świat patrzy dziś z podziwem na Polaków, którzy okazują swoją wrażliwość i ofiarność wobec sąsiadów znajdujących się w dramatycznej sytuacji. Niech świadomość powyższego dodaje nam otuchy i stanowi inspirację. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia, pomyślności, odwagi, wytrwałości i szczęścia w Waszych domach i rodzinach. To one są najtrwalszą ostoją polskości. Życzę Państwu spełnienia planów i marzeń. Niech sprzyja wam dobry los i nadchodząca przyszłość. Wszystkiego najlepszego.